jubileuszu kapłaństwa naszego rodaka, księdza Romana Majki. W tym kościele przyjął sakrament Chrztu Świętego. W tym kościele po raz pierwszy przystąpił do sakramentu pokuty, do pierwszej komunii świętej. W tym kościele przyjął sakrament bierzmowania. Dziś, po 25 latach, przybywa, aby celebrować uroczystą mszę świętą jubileuszową. Cieszymy się i równocześnie składamy życzenia, modlimy się w intencji księdza Romana, dziękując za te 25 lat kapłaństwa. Prosimy o Boże błogosławieństwo na dalsze lata pracy kapłańskiej, duszpasterskiej i naukowej. I my, jako wspólnota parafialna, rodzina, mama, rodzeństwo, krewni, przyjaciele i parafiale, prosimy o również, aby w swoich modlitwach modlił się za nas w naszych intencjach. A my ze swej strony obiecujemy modlić się w jego intencjach, prosząc, aby na tej drodze nie tylko wytrwał, ale żeby mógł swoją pracą, swoją służbą prowadzić innych do Boga. Niech ten nasz udział w tej Najświętszej Ofierze będzie i dziękczynieniem, i prośbą o w intencji naszego jubilatu. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości. Pokrzepiajcie się na duchu. Jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiamy was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga, udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I oto mamo, księdza jubilata, rodzeństwo. Kochani goście i parafianie z Ręcińscy. Dlaczego to tak jest, że takie wydarzenia, które łączą się z księżmi, tak uroczyście są obchodzone? Prymicje, jubileusze, tyle kwiatów, piękny chór śpiewa, tyle ciepłych słów. Dlaczego takich uroczystości nie urządza się profesorom, lekarzom, nauczycielom aż tak uroczyście? Czyż my, księża, bylibyśmy aż tak ważni w porównaniu z tymi szlachetnymi ludźmi? Dlaczego czujemy taką potrzebę, my ludzie wierzący? Dlaczego dziś jubileusz księdza Romana, 25-lecia kapłaństwa, też nastraja nas tak uroczyście? Jest pewna racja, dlaczego tak jest. Jest pewien sekret. Pamiętamy taką przypowieść, opowieść właściwie, opis faktu przez ewangelistów. Święty Marek pisze o tym dokładnie w swojej Ewangelii. Jak kiedyś Pan Jezus nauczał i tłum ludzi go otaczał. Ogromny tłum ludzi. I przynieśli człowieka sparaliżowanego na noszach. Nie mógł chodzić. Czterech ludzi go niosło. Ale nie mogli się dopchać do Pana Jezusa, żeby go uzdrowił, a tylu ludzi uzdrawiał. I wpadli na pomysł, weszli na dach, odkryli powałę i na sznurach spuścili tego chorego tuż przed Jezusa, żeby go uzdrowił. A Jezus popatrzył na niego i mówi: twoje grzechy ci się odpuszczają. A ci, co go przynieśli, zdenerwowali się, mówią: co on opowiada? To ci byśmy go przynieśli, żeby go uzdrowił? A on mówi, a nie żeby grzechy jakieś tam odpuszczał, a jego zdrowie nie odchodzi, tylko o grzechach mówi. Później go uzdrowił, ale najpierw odpuścił mu grzechy. Chcę zapytać każdego z nas, co jest ważniejsze? Zdrowie czy zbawienie? Co jest ważniejsze? Wiedza, którą nam przekazują
mądrzy ludzie, profesorowie, nauczyciele, czy zbawienie? Co jest ważniejsze? Uzdrowienie z choroby, którego może dokonać lekarz, czy uzdrowienie z grzechu, którego może dokonać tylko i wyłącznie kapłan katolicki? Nie ma większej wartości ponad zbawienie. Wszystko inne, choć jest dobre, jest absolutnie mniejszą wartością. To dlatego czując, że z posługą kapłana, choć sam jest słaby i grzeszny, związany jest sekret naszego zbawienia. Dlatego tak czcimy kapłaństwo poprzez rocznicę, jubileusze, prymicję. I w tym jest nasza mądrość. Obrazowo można by to jeszcze inaczej przedstawić. Na początku XVI wieku budowano w Rzymie Bazylikę Świętego Piotra, tę, która stoi do dzisiejszego dnia. Kościołowi wtedy przewodniczył papież Juliusz II. To Juliusz II, papież, zamówił słynnego wtedy architekta, który nazywał się Donato Bramante, żeby zrobił projekt Bazyliki Świętego Piotra i żeby podjął się konstrukcji budowy. Kiedy Bramante zrobił pierwszy szkic projektu, posłał przez swojego małego synka, kilkuletniego, może 9-10-letniego, do papieża, żeby papież zobaczył, czy mu się podoba ten projekt. Kiedy papież Juliusz zobaczył projekt przyniesiony mu przez chłopca Bazyliki Świętego Piotra, wpadł ponoć w zachwyt. I z tego zachwytu miał otworzyć skrzynię pełną złotych monet i powiedział: dziecko, weź tyle, ile ci się w rączkę zmieści. A rezolutny chłopiec odpowiedział: Ojcze Święty, niech Ojciec Święty weźmie i mi da, Ojciec Święty ma większą rękę. I to jest misterium kapłana. Ksiądz to jest ktoś, kto ma większą rękę, kto obdarowany kapłaństwem Chrystusowym bierze garściami zbawienie i nam daje. I dlatego, drodzy, szatan najbardziej boi się mszy świętej. Dlatego msza święta jest największym egzorcyzmem na świecie. W latach 60. na 4 lata przed swoją śmiercią ojciec Pio pośród wielu wydarzeń łaski, którą Bóg przez niego okazywał, miał w swoim życiorysie i to wydarzenie. Było lato, sierpień 1964 roku. Do San Giovanni Rotondo, gdzie działy się cuda przez posługę ojca Pio, pośród wielu tłumów przywieziono także dziewczynę gdzieś z północy Italii. Dziewczynę może 18-20-letnią najwyżej, opętaną. Stanęła gdzieś, postawiono z tyłu kościoła w tłumie ludzi, a ojciec Pio przechodził przez kościół, by odprawić mszę świętą. Kiedy ta dziewczyna zobaczyła ojca Pio, opisuje historyk, wpadła w szał. Nie tyle ona, co szatan w niej zaczął wyć. Zaczęła przeklinać ojca Pio, przeklinać kapłaństwo, pienić się i rzucać. Ojciec Pio tylko ją pobłogosławił i poszedł. Ale tej nocy ojciec Pio już nie spał. To, co diabeł z nim robił, przechodzi ludzkie pojęcie. Są dokładne opisy, nawet zdjęcia, które zrobiono w tamtej nocy. Ojciec Pio zaczął krzyczeć: bracia, ratujcie! Krzyczał na cały głos. Obudził wszystkich zakonników, wszyscy przybiegli do jego celi, a on leżał zproczony krwią, posiniony obok swojego łóżka. Szatan go tak potłukł. Szatan, który bronił się w tej dziewczynie, że na drugie dzień ojciec Pio już nie wstał, bo odprawił mszę świętą. Nie był zdolny. Kilku księży, którzy widziało, jak ta dziewczyna wyła, poszło do biskupa, żeby mogli nad nią, a byli w kościele, odprawić egzorcyzm. Bo takie jest prawo kościoła do dzisiejszego dnia, że jedynym egzorcystą w diecezji jest biskup, ewentualnie kapłan, którego biskup swoją władzą wyznaczy. Biskup pozwolił im. Odprawiali nad nią egzorcyzm, okazało się bezskutecznie. Kiedy nazajutrz ojciec Pio pozbierał się i wstał, przyszedł do ołtarza odprawiać mszę świętą, ta dziewczyna była jeszcze w kościele.
Kiedy zobaczyła, jak ojciec Pio rozpoczyna mrze świętą, uczynił znak krzyża, zawyła, szatan w niej zawył, padła jak zemdlona, leżała całą mszę, ale po mszy świętej była wolna. Nie ma większej siły nad diabła, który rozwala nas i nasze rodziny, jak msza święta. To dlatego dzisiaj diabłu się tak udaje. To jest jedno z jego większych zwycięstw, jeżeli ludzie katolicy nie chodzą w niedzielę do kościoła. Niczego się tak diabeł nie boi, jak mszy świętej, którą odprawia kapłan katolicki. Msza święta jest ową garścią złota zbawienia, dla którego szatański popiół znika. Kochajmy mszę świętą i to, co dzieje się na mocy przeistoczenia kapłańskiego, a my przyjmujemy w Komunii Świętej jako prawdziwe dzieło żywego Boga do naszych serc. Druga garść, którą daje tylko i wyłącznie kapłan katolicki, nie jest w stanie dać nam, grzesznikom, żaden profesor, żaden lekarz, żaden autorytet na świecie, zwykły ksiądz, to garść rozgrzeszania z grzechu. Mieli jechać na front, czyści do spowiedzi. Siedział w lesie, na pniu drzewa i po jednej stronie, po drugiej kolejka żołnierzy, którzy chcieli się pojednać z Bogiem, bo nie wiedzieli, czy wrócą z frontu. Podchodzą, a ksiądz Fedorowicz widzi, że pośród mundurów polskich są dwa mundury żołnierzy sowieckich. Gdy podeszli, przyszła na nich kolej, ksiądz Fedorowicz pyta żołnierza sowieckiego, a ty jesteś katolik? A on mówi, nie wiem. A ty jesteś prawosławny? A on mówi, też nie wiem. A czy ty jesteś w ogóle ochrzczony? A on mówi, nie wiem. To po co tu stoisz? Bo ty Boga dajesz, powiedział mu sowiecki żołnierz. Siostry i bracia, on nic nie wiedział. Nie wiedział, czy jest katolik, czy prawosławny. Nawet nie wiedział, czy jest ochrzczony, ale wiedział jedno, że ksiądz daje Boga. Nie ze swojego bierzemy, ale z tego, cośmy otrzymali w tajemnicy i wspaniałomyślności Boga poprzez sakrament kapłaństwa, że sami ułomni możemy dawać Boga, sprawując sakramenty, sakrament rozgrzeszania. Zabieramy grzech. Trzecia garść, którą kapłan bierze ze skarbca Bożego, owego złota łaski daje nam, to Eucharystii i pokucie błogosławieństwo. Każda msza święta kończy się błogosławieństwem. Ile razy kapłan błogosławi, ile razy błogosławi nas, nawet jeśli o tym nie wiemy. Rok na swojej plebanii, bo widzi, jak jego parafianie przechodzą drogą. Gdy jedzie samochodem, bierzcie mi, robimy tobie księża. Błogosławimy ludzi, bo nie ze swojego dajemy. I wiemy, że Bóg działa przez błogosławieństwo. 200 lat temu zmarła wielka mistyczka niemiecka Katarzyna Emmerich. 10 lat temu wyniesiona na ołtarze przez naszego papieża Jana Pawła II, świętego dziś. Cierpiała bardzo, ale Bóg jej dał wniknąć w tajemnicę swojej męki. Była przykuta do łóżka przez wiele lat. Cierpiała, jakby umrzeć nie mogła. Strach było na nią patrzeć, a Jezus w tej męce objawiał jej tajemnicę swojej męki. Kiedy już konała i przez wiele godzin nie było z nią kontaktu i wydawało się, że to już są ostatnie chwile, przeprowadzono po raz kolejny księdza, który tak często do niej przychodził. Kiedy ksiądz przyszedł tamtego dnia, ona już była nieprzytomna, już nie mogła przyjąć Pana Jezusa. Ksiądz próbował z nią nawiązać kontakt, nie udawało się. I wtedy ksiądz uczynił nad nią znak błogosławieństwa, odchodząc. Kiedy ksiądz uczynił znak krzyża nad nią, ona się obróciła i powiedziała, kto to zrobił. I ci, którzy tam byli, mówią, Katarzyno, ale co? Kto
Kto mnie pobłogosławił? Tu ksiądz jest. Siostry i bracia. I po raz ostatni przyjęła Jezusa. Kapłańskie błogosławieństwo ma taką moc, że budzi z uśmienia. Odar rozumów dla rządzących naszą ojczyzną, aby zawsze podejmowali decyzje, kierowali się prawem boskim oraz troską o najbiedniejszych i pokrzywdzonych. Ciebie prosimy. Odar rady dla kapłanów, a szczególnie dla księdza Romana, aby otwarci na Ducha Świętego prowadzili ludzi sobie powierzonych do Chrystusa. Ciebie prosimy. O dar męstwa dla młodych ludzi, aby ochotnie odpowiadali na głos powołującego ich Pana do służby w Kościele. Ciebie prosimy. O dar umiejętności dla rodzin, aby swoje życie prowadzili w duchu zaufania Bożej opatrzności. Ciebie prosimy. O dar życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się radością z przebywania z Chrystusem zmartwychwstałą. Ciebie prosimy. Cudów swej łaski Bóg co dzień przez Ciebie udziela.
Ty nas prowadzisz razem z Tobą, a przeżywać Twój piękny jubileusz 25-lecia Święcenia Pańskich. Szczególnie ciepło i serdecznie pozdrawiamy Cię razem z wychowawczynią oraz koleżankami i kolegami ze Szkoły Podstawowej w Zręcinie. Rocznik 1962. Cieszymy się, że wybrałeś rodzinne strony do świętowania tego jubileuszu. Przed 25 laty zostałeś wybrany przez Pana do Jego służby. Jest to dla nas znak, że Bóg błogosławi naszej wspólnocie. Życzymy Ci dużo zdrowia i wytrwałości na dalsze lata pracy, błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej, a także wielu przyjaciół pochodzących serca.